dziewczyny, witajcie na moim kanale w takim totalnie pogadankowym filmiku. Tak sobie siedzę i postanowiłam, siedzę przeglądając internety w wolnej chwili, patrząc na Instagramy, Facebooki i tak dalej. Tak sobie pomyślałam, żeby nagrać właśnie taką pogadankę, słuchajcie, na temat akceptacji siebie. Ale tylko i wyłącznie na moim własnym przykładzie, patrząc właśnie w dobie dzisiejszego internetu i wiecie, pięknych, idealnych zdjęć, sylwetek, bycia takim freakiem, jakimś, nie wiem, pod jakimś kątem eko, bądź też fit. Chciałam przedstawić Wam właśnie swoją taką historię i na własnym przykładzie, jak to u mnie teraz w tym momencie wygląda, bo też nie zawsze było tak, że ja akceptowałam siebie w 100%, a też dużo rzeczy chciałam zmienić, też był okres, kiedy ćwiczyłam, nigdy nie było takiego okresu, żebym patrzyła na to, co jem, bądź wprowadziła w swój jadłospis jakąś dietę, bo ja jestem totalnie antydietowa. No i ja bardzo kocham i lubię jeść i lubię dobrze zjeść i jakieś takie, wiecie, na moim przykładzie właśnie wyliczanie kalorii, ilości kalorii i tak dalej. U mnie to po prostu nie wchodziło w grę w żadnym wypadku, ale zaczynając od początku, słuchajcie, na moim kanale jest też taki filmik, jak poradziłam sobie z depresją. Jeśli borykacie się z takimi problemami właśnie depresyjnymi i na przykład przeniosłyście się w inne miejsce albo zmieniłyście coś w swoim życiu i dopada Was taka gdzieś poniekąd jakieś depresyjne chwile, taka melancholia. Melancholia, depresja to jest zupełnie coś innego, ale jeśli Was coś takiego spotkało, to zachęcam Was, żebyście sobie zerknęli na ten filmik. Ja postaram się go podlinkować właśnie na dole, albo tutaj wysunie się karta i też tak właśnie na swoim przykładzie tam mniej więcej opowiadałam, jak to u mnie wyglądało. A teraz słuchajcie, jak to u mnie wygląda, jeżeli chodzi o taką akceptację siebie. Może też niektórym się tak wydawać, że ja neguję, krytykuję osoby, które dbają o siebie, które ćwiczą, które regularnie na przykład wrzucają jakieś posty w media społecznościowe, czy tu ćwiczyły, czy tam ćwiczyły. To nie jest tak, że ja takie osoby krytykuję, bo nawet w tych relacjach wyróżnionych na moim Instagramie jest taka relacja wyróżniona, co się nazywa na poważnie. I tam mniej więcej właśnie też poruszałam poniekąd ten temat i to nie jest tak, że ja te osoby absolutnie krytykuję, że uważam, że tego jest za dużo, to nie jest tak. Bardziej tu też myślę pod takim kątem, patrząc jako mama, mająca 10-latkę w domu i to już jest ten wiek, że wiem, że dzieciaki po prostu patrzą na innych, porównują się, to jest normalna kolej rzeczy, no niestety. Natomiast patrzę tu pod tym kątem, że ja jeszcze tak, no, dobrych parę lat temu, może 7 lat temu, też nie znosiłam swojego ciała, nie akceptowałam. Był moment w moim życiu, kiedy nosiłam dosyć duże push-upy, żeby gdzieś tam ten biust, wiecie, zrobić większy. Wciągałam brzuch albo do zdjęć, albo po prostu będąc gdzieś, było też tak, że potrafiłam po prostu wciągać brzuch, żeby wydawało się, że jestem szczupła, ładna. Ogólnie to ja nigdy nie należałam do dziewczyn, które były chudymi patykami, płaskie z przodu, płaskie z przodu były, ale wiecie, że byłam bez talii, bez niczego, taka o, w takich o tak. Tak, po prostu. Nie, taka nie byłam. Zawsze miałam duże biodra. Po pierwszej ciąży z lęką oczywiście one się jeszcze bardziej rozszerzyły, rozeszły. Tyłek zawsze był, biodra były i talia była i z tą talią dobrze się czułam. No niestety po drugiej ciąży, zresztą po pierwszej, po drugiej to już tak bardziej się to zauważyło, że brzuszek został. Że tutaj jest trochę więcej ciałka, tam jest trochę więcej ciałka i jak tak patrzę czasami, słuchajcie, na moje zdjęcia, gdzieś tam nawet jak byłam po ciąży z lęką, a już w ogóle jak byłam przed ciążami, to ja się sobie w tym momencie dziwię się,
jak mogłam się sobie wtedy gdzieś tam podobać taka chuda. Do tego myślę, żeby do takiego momentu gdzieś tam w swoim życiu i w swojej głowie dojść, potrzeba no, dojrzałości przede wszystkim. Myślę, że w pewnym momencie mojego życia gdzieś zauważyłam, że mam to, co kocham. Mam kochającego męża, kochające dzieci, który mąż kocha mnie, dzieci mnie kochają. I jestem po prostu ładna, taka jaka jestem. Na siłę absolutnie nie próbowałam nic zmieniać, żeby, wiecie, katować się jakimiś ćwiczeniami i tak dalej. W jednym komentarzu gdzieś tam pod którymś filmikiem, pamiętam, to jest taki komentarz, który gdzieś tam nie, że utknął mi, ale tak mogę go tutaj w tym momencie przytoczyć, bo jedna z osób oglądających mnie pod tamtym filmikiem, nie pamiętam nawet już pod którym dokładnie, powiedziała, to też był jakiś temat poruszany właśnie chyba ćwiczeń czy coś takiego, po prostu zarzuciła mi, że ja jestem po prostu leniwa i mi się najzwyczajniej w świecie nie chce ćwiczyć. To nie jest tak, bo jeżeli ja coś chcę, na coś mam ochotę, ja zawsze wygospodaruję ten czas i tą wolną chwilę, żeby to porobić. Był czas, kiedy ćwiczyłam, był czas, kiedy chodziłam na fitness, był czas, kiedy ćwiczyłam w domu i to nie jest tak, że mi się nie chciało. Po prostu zaakceptowałam siebie taką, jaką jestem. W dobie dzisiejszego, słuchajcie, internetu, gdzie no, przeważająca ilość profili na Instagramach czy kanałach na YouTubie, podejrzewam, że jest taka, wiecie, być fit, mieć super ciało, wymuskane, wychuchane, wyćwiczone, często gęsto przerobione na zdjęciach. Dużo mniej jest takich profili osób, które pokazują się takie, jakie są. Ostatnio zaczęłam też obserwować profil pewnej dziewczyny, ona chyba jest z Wielkiej Brytanii, w każdym razie z zagranicy, ktoś gdzieś ją tam udostępnił i słuchajcie, ona tak pokazuje faktycznie, no jest jej trochę, ma dużo celulitu, ma trochę brzucha, ale oczywiście prowadzi aktywny tryb życia, jedno z drugim się w ogóle nie wyklucza, ja też tak uważam i nie uważam, żebym nie prowadziła aktywnego i zdrowego trybu życia, bo owszem, lubię zjeść, czasami strzelić sobie fast fooda, coś chamskiego do jedzenia, ale od momentu w sumie też odkąd mój przełyk, mój układ trawienny daje o sobie znać, bardziej patrzę na to, co jem i jak jem, ale odbiegłam od tematu i to jest właśnie dziewczyna, którą naprawdę bardzo lubię oglądać i podziwiam za odwagę pokazywania, jak naprawdę wyglądają między innymi zdjęcia w internecie, że w zależności od tego możecie być krąglejsze, możecie być większe, możecie mieć celulit i wystarczy źle ustawione światło, które będzie Wam podkreślał ten celulit. Myślę, że wiecie, o co mi tu chodzi, o jakie profile tutaj mam na myśli, także myślę, że takie osoby i takie profile powinno się tak samo mocno promować, jak te takie profile, gdzie jest naprawdę wszystko wychuchane, wymuskane, fit i tak dalej. I zaznaczam jeszcze raz, że absolutnie nie krytykuję tu nikogo, kto ćwiczy, kto dzieli się swoją zmianą, metamorfozą w internecie. To nie jest tak. Tylko ja bym chciała, żeby osoby takie, które myślą na przykład tak jak ja w tym momencie, czyli słuchaj, mówię do Ciebie tu teraz, personalnie do Ciebie. Odbierz to jako wiadomość moją do Ciebie. Jeżeli masz więcej ciałka, jeżeli masz duży brzuszek na przykład po ciąży, jesteś niezadowolona ze swojego ciała, masz trochę więcej celulitu i jeżeli Tobie to nie przeszkadza i Ty to akceptujesz w sobie, to absolutnie proszę Cię, żebyś nie robiła czegoś, dla kogoś, słuchajcie, nawet dla męża, nawet dla faceta, partnera, dziewczyny, nie wiem, cokolwiek, nie róbcie tego dla kogoś, jeżeli siebie akceptujecie takimi, jakimi jesteście. Mąż mnie akceptuje w 100% i zresztą on mnie zawsze akceptował w 100% taka, jaka byłam. My nie należymy do małżeństwa, które, słuchajcie, patrzy na skład żywienia, listę, nie liczymy kalorii, nie mamy bzika, frika na punkcie wyglądu, sylwetki, jak to niektórzy na przykład zwracają na to
Niektóre osoby gdzieś tam z mojego otoczenia zwracają na to uwagę, że ale masz brzuch, do mnie powie albo co, albo do męża, czy coś takiego. Nie jesteśmy takimi osobami. I słuchajcie, myślę i tak mi się wydaje, że przez to, że na tym punkcie nie mamy bzika i nie myślimy w głowie, nie myślimy o tym, co ktoś o nas myśli, my jesteśmy naprawdę dużo zdrowsi, spokojniejsi i bardziej szczęśliwi. Bo tak patrząc teraz na to właśnie jako mama i patrząc na to, jak te nastolatki, dziewczyny dzisiaj wyglądają, na co zwracają uwagę, to powiem Wam szczerze, że jestem trochę przerażona i taka gdzieś tam mam taką jakąś lekką nutę obawy, jak to będzie wyglądało u nas w domu, z Lenką na przykład, wiecie o co chodzi. Staramy się i wpajamy na dobrą sprawę takie, a nie inne wartości, że wygląd nie ma znaczenia. Wpajamy dziecku od najmłodszych lat, że nie może robić nic wbrew sobie, nie może na siłę na przykład przypodobać się innym. I to dotyczy każdego. Także jeżeli jesteście w takim na przykład związku, że wasz partner, partnerka coś tam jakimiś podtekstami, bądź już co w ogóle najgorsze, co może być, bezpośrednio mówi wam, słuchaj, powinnaś zrzucić tyle i tyle, jesteś za gruba i tak dalej, no to coś jest nie halo. To nie jest osoba dla was, albo powinniście po prostu rozmawiać na ten temat. Najważniejsze, tak jak mówię, nie robić nic wbrew sobie, że robicie coś dla kogoś. Ja w tym momencie oczywiście, jeżeli miałabym na tyle funduszy, że mogłabym o tak sobie wydawać kasę, poszłabym, zrobiłabym sobie delikatne zmarszczki, może gdzieś tam troszeczkę tłuszczyku odessała, ale to jest, wiecie co, na tej zasadzie, że to jest takie widzimisię. Tak teraz tylko mówię, a prawda jest taka, że gdybym nawet miała te pieniądze, to wolałabym to wydać na coś innego, na coś takiego bardziej, z czego mielibyśmy w ogóle całą rodziną większą frajdę. Wiecie, o co mi chodzi, rozumiecie, mam nadzieję. Większa, znaczna część osób, które mnie oglądają, to są kobiety, dziewczyny w przedziale 25 do 40 lat, więc mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, że czuję się naprawdę dobrze w swoim ciele. Jeszcze 3 lata temu chyba tak myślę, że krępowałam się na przykład chodzić w jakichś tam bluzkach takich troszkę krótszych, wiecie, żeby taki pas ciała na przykład było widać, wiecie o co chodzi, getry takie o podniesione, o tak. I co? Gruba osoba, taka większa osoba nie może pokazać swojego seksapilu, swojego ciała. Ja wbrew pozorom, tak słuchajcie, uważam, patrząc gdzieś tam na zdjęcia, internety i tak dalej, uważam, że kobiety, które mają troszkę więcej ciała, są bardziej apetyczne niż naprawdę takie wychudzone dziewczyny. Jest też bardzo cienka granica pomiędzy takim, powiedzmy, zdrowym trybem życia, zdrowym ćwiczeniem i tak dalej, a popadaniem już w jakąś taką, wiecie o co mi chodzi, takie wychudzenie, że to już nie wygląda fajnie. Owszem, mogą dziewczyny, faceci ćwiczyć i na przykład lecieć z wagi, ale ja się na tym kompletnie nie znam, ale uważam, że powinno być gdzieś takie równomierne balansowanie między właśnie tym, że zrzucacie te kilogramy, a macie tą trochę masę, że nie jesteście skórą i kośćmi, tylko że macie tego ciała trochę, słuchajcie. I no, u mnie to tak w tym momencie wygląda, że w tym momencie, a ja absolutnie, kompletnie nie robię sobie problemu z tego, że mam ten trochę brzuch, mogę to gdzieś tam pokazywać w internecie i tak dalej, nie krępuje mnie to i ja naprawdę, uwierzcie mi, że czuję się w swoim ciele stuprocentową kobietą. Podobam się sobie, podoba mi się nawet mój celulit na tyłku i absolutnie nie mam zamiaru z tym nic zrobić. Może faktycznie tak też mi się nie chce, no po prostu ja najzwyczajniej w świecie nie czuję potrzeby, żeby ćwiczyć, żeby, nie wiem, ujędrnić swoje ciało, absolutnie nie. Wyglądam dobrze i nawet teraz mam wrażenie, że w zeszłym roku byłam troszeczkę chudsza, bo widzę to po biuście. Mój biust dzisiaj jest troszeczkę większy niż był w zeszłym roku, ale to myślę, że to jest po prostu kwestia tego po ciąży, długo ciało się zmienia. I ja się teraz po prostu super ze sobą czuję i chciałabym, żeby
osoby, które oglądają ten filmik i osoby, które gdzieś tam mają w sobie jakieś kompleksy takie bardziej wizualne, wiecie, z wyglądu, jakoś odebrały ten filmik jako taką koleżeńską, przyjacielską radę, bo każdy z nas jest piękny. I wszyscy to powtarzają, specjaliści, terapeuci, psychologowie i tak dalej. Jeżeli ty siebie pokochasz w każdym możliwym calu, jeżeli siebie zaakceptujesz, to będzie to widać. Nie będziesz nikomu musiała mówić, że och, ja akceptuję siebie, dobrze wyglądam. Jeżeli ty faktycznie kochasz siebie i czujesz się sama dobrze ze sobą, no to to będzie widać. To jest taka niewidzialna, wiecie co, aura dookoła ciebie, że ty, to będzie widać po prostu, że widać, że jesteś szczęśliwa, szczęśliwy, dobrze się czujesz sama ze sobą. I tu też patrząc przez pryzmat jako mama, a szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Jeżeli ty będziesz siebie kochała, no to twoje dzieci będą widziały, że jest super, że nie musi być jakaś wymuskana, chuda, super szczupła laska, tylko po prostu dziecko będzie widziało, że to jest normalne. Też nie mówię o tym, żeby promować otyłość, bo to w ogóle jest ze skrajności w skrajność, byśmy popadali. Wiadomo, że jeżeli na przykład masz nadwagę i problemy masz już zdrowotne, no to chyba każdy specjalista ci powie, że do dobrego samopoczucia i żeby utrzymać zdrowie w ryzach, jest po prostu potrzebny ruch, jakieś ćwiczenia, dieta też nie ma problemu. Natomiast uważam, że tak patrząc właśnie przez swój pryzmat, ze swojego punktu widzenia, ja na dzień dzisiejszy w ogóle bym totalnie nie potrzebowała diety, nie patrząc tylko na mój układ trawienny, że jakieś lekkostrawne potrawy muszę jeść, żeby po prostu mi się to nie odbijało tutaj, wiecie, wszystko w środku. Ale absolutnie nie wyobrażam sobie odchudzać się dietą albo pić jakieś herbatki oczyszczające, spalające tłuszcz, albo po prostu z kartką z rozpisaną patrzeć, co mogę jeść, a co nie mogę jeść. I ostatni raz apeluję, żebyście pamiętały, że tu absolutnie nie chodziło mi w tym filmiku o to, żeby negować właśnie osoby, które są na diecie albo ćwiczą i tak dalej, bo absolutnie nie. Jeżeli ty ćwiczysz, jeżeli masz jakąś tam dietę, super, ja się naprawdę bardzo cieszę. Jeżeli robisz to po prostu dla siebie, nie wiem, dla lepszego samopoczucia albo dla komfortu życia, na przykład właśnie coś zdrowotnie jest nie tak i wypadałoby się poruszać i mieć dietę, to jak najbardziej tak. Ale jeżeli bierzesz dietę, jakąkolwiek, robisz dietę i ćwiczysz dla kogoś, bo ktoś, wiecie o co chodzi, bo ktoś wam gdzieś tam dał do zrozumienia, że wypadałoby, no to to jest już naprawdę nie tak, jak powinno być. Także kończąc już mój ten monolog, który dzisiaj postanowiłam nagrać po przeglądnięciu paru gdzieś tam stronach, postach i tak dalej, stwierdzam, że musiałam się po prostu wygadać. Dawno takiego filmiku nie było i mam nadzieję, że odbierzecie go pozytywnie, a nie, że weźmiecie tutaj, wiecie, ten filmik tak, że ja krytykuję osoby, które ćwiczą, bo tak nie jest. I też jedna z Was mi ostatnio wysłała takie relacje z Instagrama, właśnie mi odesłała ją i ja ją po prostu odebrałam tak, jakby mi coś nie pasowało. Temat był coś takiego, że jeżeli, nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale to było w tym kontekście, że jeżeli przeszkadza ci posty, feed i tak dalej na w mediach społecznościowych, na Instagramie, to ich po prostu nie oglądaj, a nie krytykuj, czy coś takiego. Oczywiście, jeżeli mi coś przeszkadza, jakiś profil mi po jakimś tam czasie się totalnie nie spodoba, to ja nie należę do osób, które komentują i piszą: Boże, weź coś zrób z tym, to mi się nie podoba, to nie podoba. Przestaję oglądać, przestaję obserwować i po co mi ma, wiecie, jakaś wizja kogoś gdzieś tam w internecie zakłócać umysł. No nie. No, także mam nadzieję, że nie jest to w ten sposób odebrane. Ja chciałam się po prostu podzielić. Na dzień dzisiejszy, słuchajcie, nie wiem nawet ile ważę. Kompletnie już na to nie patrzę. Wiem, że trochę przytyłam, bo tak jak mówię, w zeszłym, chociaż może nie przytyłam, może to jest gdzieś tam jakieś moje widzimisię, bo słuchajcie, ja się przerzuciłam totalnie na jakieś wygodne ciuchy. Myślę, że to też ma
wpływ przez tą cholerną pandemię, obostrzenia. Siedzimy w domu, a w domu ja wolę chodzić, siedzieć w ciuchach, które są wygodne, jakieś getry, dresy, lekka bluzka. Bardzo rzadko na dupę zakładam dżinsy i jak ostatnio założyłam dżinsy, to stwierdziłam, że są tak ciasne. Żanetka, pozdrawiam Cię serdecznie. Że są tak ciasne, że wydawało mi się, że po prostu przytyłam. Nie wiem, przytyłam, czy te dżinsy się sprały, ale to chyba jest bardziej w tą stronę, że po prostu człowiek jest przyzwyczajony do luźnych ciuchów, getrów, sukienek i tak dalej. Najchętniej to chodzę w ogóle bez stanika i wtedy po prostu uwolnić cycki i cycki oddychają. Możemy oddychać pełną piersią. Więc jak skończę ten filmik, nagrywać ściągam biustono, żeby po prostu czuć już się naprawdę swobodnie. I no, tak jak mówię, nie wiem, czy to jest moje gdzieś jakieś widzimisię, że przytyłam i dżinsy są za ciasne, czy po prostu człowiek się przyzwyczaił, wiecie, do takich wygodnych ubrań, do jakichś getrów, bluz i tak dalej, nic mocno opiętego. No. Także tak to było u mnie. Tak jak mówię, ja bardzo swego czasu zwracałam uwagę na moją sylwetkę, na moją figurę. Oglądałam się bardzo często w lustrze, patrząc, czy tu mam celulit, tam mam celulit i od razu szły bańki w ruch albo jakieś ćwiczenia na ten celulit. Na tej zasadzie to było. W tym momencie mam na to totalną wyjebkę, za przeproszeniem, ale to dlatego, że ja akceptuję siebie. Mój mąż kocha mnie taką, jaką jestem i jest po prostu super. Między nami układa się super, jest naprawdę 100 tysięcy razy lepiej. Dziewczyny w związku, kiedy ty akceptujesz siebie, on akceptuje ciebie albo ona akceptuje ciebie, to po prostu wasze życie, pożycie małżeńskie, seksualne i tak dalej jest naprawdę super. I polecam każdej z Was spróbować. Jeżeli jesteście na takim etapie, że naprawdę jest z Wami źle, jeżeli chodzi o Wasze mniemanie o sobie, to nie bójcie się skorzystać z rady jakiegoś specjalisty, jakiejś terapii, psychoterapii i tak dalej. Wiem, że to dużo daje i absolutnie nie wstydzę się tego powiedzieć, że kiedyś, jak wtedy miałam ten okres depresji, ja korzystałam z takiej pomocy bardzo, bardzo długi czas. Więc tutaj absolutnie nie ma się czego wstydzić, ale to już rozwijamy w ogóle wątek tego na szersze pola, a chciałabym po prostu się ogarnąć, żeby ten film nie był jakiś długi. No, ale mam nadzieję, że odebrałyście ten filmik pozytywnie. Na to zakończenie serdecznie Was pozdrawiam. Jeżeli chcecie się jakąś historią, swoimi przemyśleniami podzielić, to piszcie w komentarzach, bądź też do wiadomości prywatnej, jeżeli nie czujecie się po prostu, żeby gdzieś tam w świat internetu Wasza wypowiedź poszła, jak najbardziej możecie pisać. Ja pozdrawiam wszystkich serdecznie. Żegnam się już dzisiaj z Wami tym monologiem. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Trzymajcie się ciepło, buziaczki, idę ściągać ten cycnik. Od razu będę oddychała lepiej i będę czuła się lepiej. Pa!